Cześć, Kadr Dziwoko, odcinek kolejny, jest Mateusz. Jest i Andrzej. Tak, a mówię, że odcinek kolejny, dlatego że to jest jakby poza główną naszym timeline'em. Odcinek nienumerowany. Tak, odcinek nienumerowany, utajniony, a będziemy mówić sobie o Batmanie kinowym, którego obaj widzieliśmy. Tak. Widzieliśmy, niektórzy nawet dwa razy. Tak, winny. I wysiedziałem dwa razy 3 godziny. 3 godziny trwa? No, znaczy no prawie, no chyba on tam 176 minut czy coś takiego, więc już do tych 3 godzin dochodzi, nie? No jak doliczysz reklamy i a to ponad. Czekanie na stronę po napisach. A nie zostałem. I dobrze. No bo właśnie z tego powodu, że jak widziałem się z Wojtkiem Nelcem, to mówił, że nie warto czekać na scenę tak. Po napisach, więc wyszliśmy. No. Zgadza się, a ja czekałem i jestem rozczarowany. No dobra, czyli myślę, że możemy sobie to podzielić jakby na dwie części. Spoilerową, najpierw niespoilerową, a później spoilerową recenzję, bo tam jest parę fajnych tak. rzeczy, które... O których pewnie chcielibyśmy sobie pogadać, więc to będzie w drugiej części recenzji. Zdecydowanie. Tak, więc najkrótsza recenzja w historii, czy podobał ci się? Bardzo. Dziękujemy. I to wszystko, co... tak, koniec, a teraz do spoilerów. Proszę iść do kina. Kurczę, powiem ci, że jak go zapowiedzieli, to myślałem sobie, może być spoko. Nie byłem ani po stronie tych osób, którzy mówili, że Pattinson to jest taki, wiadomo co. Że będzie tragicznym Batmanem, że tragiczny casting, co jest chyba jakby rytuałem nie. fanów komiksów w momencie, kiedy ktoś jest wybierany do jakiejś roli. A to zawsze. To właśnie, to kopiuj wklej, zawsze to samo, tylko podmieniasz słowa kluczowe na te dotyczące filmu, ale też nie byłem jakoś tak super zhypowany, że to będzie niesamowity film i że wow i tak dalej. Szedłem z założeniem, że powinienem być zadowolony. No to ja miałem dosłownie tak samo. Po trailerach to... No, trailery mnie nie kupiły jakoś bardzo, w sensie, wiesz, to... Nirvana i ten taki mrok, to to mogło pójść w dwie strony tak naprawdę, nie? Tak. Na szczęście poszło w tę dobrą stronę, więc Emo Batek piszące pamiętniki do Something in the Way Nirvany to po prostu zostanie ze mną na długo. Świetna strona. No i to co mówiłeś o tym mroku, to faktycznie to mogło wypalić albo mogło nie wypalić, bo Batman się nie nadaje na taką postać z Marvela kolorową i żeby było wesoło i tak dalej, bo to nie jest taka postać. Myślę, że DC próbowało to robić przy Batman v Superman i tak dalej. Takiego zrobić reklamę zabawki, nie? Tak, a to powiem może w tej scenie, przepraszam, w tym segmencie spoilerowym, jeżeli chodzi o ten mrok, bo tam początkowa scena. Znaczy ta, no dobra, to pogadamy o tym przy tym, jak tak. będzie ten. Natomiast tak jak mówisz, ten film jest dosyć mroczny. Zwróć uwagę, że nawet jeżeli tam jest scena, która dzieje się w ciągu dnia, a tych scen jest naprawdę mało, bo albo masz zmierzch, albo świt, albo głównie noc. Ale są. To nawet jeżeli masz dzień, to te sceny są dosyć mroczne. Nawet jeżeli jest tam powiedzmy jakaś scena w szpitalu, to tam jest mrok, ciemność i w ogóle wiesz, bardzo mocno skupia się na tej stronie takiej wizualnej, na tej stylistyce, gdzie ma być mrocznie, ciemno i tak dalej, to cholernie buduje klimat tego filmu. To zdecydowanie. I właśnie ten mrok to jest dla mnie coś, to wyważenie, które dostaliśmy w tym Batmanie Reevesa, jest tym, czego DC tak naprawdę potrzebuje, bo DC z reguły jest bardziej mroczne, może nie Flash. Chociaż, jak sobie przypominam, właśnie teraz mam flashbacki z różnych komiksów z Flashem, to tam się mnóstwo paskudnych rzeczy przydarzało. No tak. Natomiast chciałbym w tym klimacie, powiedzmy, właśnie takiego półmroku, może tak to określę, zobaczyć Zieloną Latarnię na przykład, nie? O tak, takiego w stylu Earth One. No, dokładnie, bo wiem, że Black Adam będzie, no...
podejrzewam, że będzie tam dżungla, skoro jest The Rock, bo to inaczej chodzi. No jakaś będzie. Tak, właśnie. Może ta zamknięta w butelce przez Brainiaka, ale jakaś będzie. Tak. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że ten mrok, o którym mówimy, to ja odniosłem takie wrażenie, że to nie jest taki mrok sztuczny, sztucznie wytworzony jak u Snydera, typu zobaczcie jak mrocznie, filtry, brak kolorów, mrok i mrok, tylko to jest taki, jakby to powiedzieć, taki może trochę, no wiadomo, że to też są efekty i tak dalej, ale taki bardziej naturalny dla widza w odbiorze. Bo po prostu sceny ci się dzieją w nocy lub tak jak powiedziałem, o zmierzchu, o świcie i to jest takie naturalne, a nie, że wiesz, wali do ciebie 10 filtrów o nazwie mrok 1, mrok 2, mrok 3, nie? I tak. Snyder tak po prostu kazał ponakładać i macie tutaj. Właśnie, kupił jakąś paczkę w bundlu i... Tak. Dark Cinematic. Apply. Dokładnie, tutaj tego nie ma i jest to w odbiorze dla widza taki naprawdę no, naturalna sceneria, naturalne środowisko i jest to wiarygodne. Tak, no chociaż oczywiście serdecznie współczuję osobom, które mają epilepsję albo problemy z nagłym, jasnym światłem, no, bo w tym filmie... Sceny, które dzieją się w klubie nocnym, no to... No, czy chociażby lampy motocykli, nie? A było kilka takich momentów, że one normalnie potrafiły oślepić. Tak, no, znaczy u mojej dziewczyny to się nie podobało i mnie jakby bolało, ale uważam to za świetne jakby narzędzie takie wizualne do pokazania właśnie tego przeżycia flashbanga na żywo. To... Nic przyjemnego. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o sam film, właśnie ten mrok, tak jak powiedziałeś, to się z tym całkowicie zgadzam, że to jest takie możliwe. Może to jest taki realny mrok. Zwłaszcza w pięknym kontraście do zwiastunu Doktora Strange'a, który był przed Batmanem, gdzie jest bardzo, bardzo kolorowo, nie? Multiverse of Madness. Tak. Ale tutaj oprócz teraz może pozostawiając stronę wizualną, pewnie do niej wrócimy jeszcze nie raz, bardzo się cieszę z samej historii i widać te inspiracje komiksem, o których mówił Matt Reeves, że to było bardzo mocno czytane, ego. Tak. To, że Long Halloween było czytane, to z kilometra widać. Oczywiście. I rok pierwszy, innych. Nie? Tak, i wiele innych, do których nawet może nie bezpośrednio nawiązywał film, ale gdzieś tam powiedzmy w ramach jakichś takich drobnych easter eggów, czy to pokazanie, czy nawet jakaś tam krótka wypowiedź, czy krótkie hasełko rzucone, to już wiedziałeś, nie? Że to jest z komiksu. I znów to wszystko było tak naturalnie, nienachalnie, że jak ktoś się znał na komiksach, jest doświadczonym czytelnikiem komiksów, to wyłapie. Ale nie wali cię to w twarz, jak znowu Snyder, że zobacz, tu jest kadr, idealnie jak z komiksu odtworzony, zobacz. Nie, to wszystko było naprawdę na takim wyważonym poziomie, więc tym bardziej robiło to na mnie wrażenie. No to prawda i też te odczucia, które mogłeś mieć bezpośrednio też z innymi filmami i to takimi z wysokiej półki powiedziałbym, bo... Myślę, że to nie będzie spoilerem, jeżeli powiem, że tu jest naprawdę dużo nawiązań do 7, tak. czy nawet do Piły, jeżeli patrzysz na postaci Riddlera, to jest taki właśnie Riddler, który jest połączeniem trochę Jigsawa z Piły, troszeczkę takim Zodiak tam chyba no był, bardzo, nie? Bardzo Zodiaka, nie? Znaczy nie, Zodiak nie był 7, Zodiak był Zodiakiem. No właśnie, ale chodzi o 7, więc takie naprawdę... Sam film Zodiak też zresztą bardzo go można odczuć tutaj. Filmy Finchera. Czy też takie skojarzenia miałem trochę z Taksówkarzem. Później jak coś czytałem właśnie, Reeves mówił, że przy pisaniu scenariusza słuchał ścieżki dźwiękowej do Taksówkarza. No i to chyba nawet... Tak, nie myślałem o tym w ten sposób, że Taksówkarz, ale jak sobie teraz przypomnę, to... Też tak, ma auto? Tak. Nie, też ma, może mieć jak najbardziej wpływ i rzeczywiście. Tak i... Tak żarówka mi się teraz nad głową zapaliła. Cała historia była fajnie poprowadzona. Wiem, że pojawiają się opinie, że jest trochę za długi. Ja jakoś tego nie odczułem. Za drugim razem trochę odczułem, ale byłem, wiesz, no... 4 dni po seansie, tak naprawdę znowu, więc jeszcze nie zdążyłem wielu rzeczy zapomnieć, ale nadal oglądałem z ciekawością, więc to fajnie było utrzymane i jestem pod wrażeniem, że nawet w takim filmie, jeśli były takie
powiedzmy elementy komediowe i te elementy komediowe głównie wprowadzał Gordon, moim zdaniem. I momentami Pingwin. Tak, i momentami Pingwin. To one były idealnie wymierzone, nie łamały tej całej konwencji takiego właśnie thrillera. Nie wytrącały się z takiego, jakby to powiedzieć, rytmu oglądania, jeżeli tak, przy oglądaniu tak. Można mówić o rytmie, ale no wiesz, o co mi chodzi. No utrzymywało ten taki beat, który napięcie miał tej sceny, mhm. Tak. I to były takie żarty, które na przykład były podszyte jakąś makabrą. Tak to odbierałem. Aktorsko też super. W ogóle musiałem sobie sprawdzić, czy ja skądś znam aktora, który gra Riddlera. I się okazało, że znam, ponieważ był niesamowicie dobry film z Danielem Radcliffe'em, który się nazywał Człowiek Scyzoryk. I to nie znam. A to ci polecam, tam Radcliffe jest scyzorykiem, w sensie jest nieprzytomny i potrafi mnóstwo rzeczy, na przykład wystrzelić grappling tego hak do wspinaczki z tyłka albo klucz wodą. Inspektorem gadżetem. Tak, ale jest nieprzytomny, jest narzędziem. Aha, okej. No i jest na takiej wyspie jakby z jednym gościem i ten gość właśnie później gra Riddlera. Do nadrobienia. Bardzo, bardzo polecam, bardzo ciekawy film. Natomiast bardzo fajnie też zagrał tego Riddlera tak. Wpasowując się zdecydowanie w ten klimat. Mam oczywiście jakiś dziecięcy sentyment do Riddlera od tego. Od Jima Carreya, bo byłem dzieciakiem i to był Jim Carrey i to był taki kreskówkowy Riddler, nie? Tak, ale on, to jest taka forma Riddlera, jest często używana, czy to gdzieś tam powiedzmy w grach, czy w komiksach. Mm-hmm. No jest takim tutaj mastermindem naprawdę, nie? Tak, tak. Natomiast no tutaj to był taki w zasadzie psychopata. Trochę nerd, trochę właśnie taki psychol, który gdzieś tam te swoje zdolności umysłowe pocisnął w tą makabryczną stronę. Mm-hmm. No to zdecydowanie. Co jeszcze bezspoilerowo możemy powiedzieć? Fabuła moim zdaniem się kleiła i było naprawdę spoko. Tak, przede wszystkim no Batman jest tutaj detektywem, a Batman detektyw... Miła odmiana. Tak, Batman detektyw to najlepszy Batman, a gdybym wskazał drugie miejsce, to taki Batman żółtodziób. Może dlatego tak bardzo lubię rok pierwszy i tutaj było to razem, był takim właśnie... A to też w spoilerowej będę mógł powiedzieć. Tak, tutaj jest tym żółtodziobem, bo to jest początek jakby działalności, nie będzie to chyba spoilerem, a... No nie, drugi rok, to jest przede wszystkim początek. Detektywem, bo nie ma tutaj tego znanego z trylogii Nolana high-tech ninja, który wiesz, batarangi na lewo i prawo, piu-piu. No nie, tutaj to tak naprawdę gadżetów było w ogóle mało. Batarang to kojarzy w ogóle chyba z dwóch scen tak naprawdę. Tak, i raz tak ani raz nie służył do rzucania. No właśnie, więc tak, przede wszystkim jest tutaj detektywem i to naprawdę też robi robotę. W końcu, bo to, że tak jak wspomniałeś, jest miła odmiana. Mm, widzę, że miasto Wrocław zza twojego okna dostarcza nam klimatu Gotham. Tak. Zdecydowanie. Niestety nic z tym nie mogę zrobić. No, nikt nie może, tak naprawdę. I tutaj masz rację, teraz nie o syrenach oczywiście, tylko o tym high-tech ninja. Bardzo mnie bawi to określenie, które jest... No jakby nie patrzeć całkowicie prawdziwie, ja też lubię Batmany Nolana i pamiętam, że pierwszy raz Batman Początek oglądałem, jak byłem chory i jeszcze mi tata wypożyczył w ogóle w pożyczalni na DVD i byłem zafascynowany tym filmem. Jejku, w ogóle to jak tam opisywali, jak chociażby ta peleryna do latania, że pod wpływem prądu coś tam, nie wiesz, się usztywnia i tak dalej, to sobie myślę, nieźle. Natomiast w tej konwencji by w ogóle to nie pasowało. Tak, to gadżeciarstwo było tam mocno, a tutaj to tak naprawdę nawet Batmobil to masz jedną większą scenę, która była częściowo w trailerze i później trochę drugiej i tak naprawdę nawet... Tego no głównie ta jedna główna scena z Batmobilem zdecydowanie. Jakoś bardzo dużo. Więc to zdecydowanie daleko od gadżetów, tu głównie jest detektywem i to naprawdę robi robotę. No i przede wszystkim jest bardziej Batmanem niż Bruce'em Wayne'em. Mm-hmm.
A to powiedz mi teraz, to chyba ostatnia bezspoilerowa rzecz, tak mi się wydaje. Jak ci się kostiumy podobały? Zajebiście. W sensie, no nawet nie zwróciłem uwagi, nic mnie nie zgrzytało. Kostium Batmana spoko, ten batarang na klacie mega. I miał fajny klik, jak go chował. Tak. Batwoman czy Pingwin, no Catwoman? Wszystko jakby... Czy przegapiłem Batwoman? Nie, Catwoman, to mój błąd, przejęzyczenie. A Catwoman, nie uważasz, że trochę kominiarka odstawała od reszty stroju? Pasosłam? Czy nie uważasz, że Catwoman trochę odstawała kominiarka od reszty stroju? Czy ja wiem? Nie zgrzytało mi to. Okej. Okay. Mi trochę tak. Było na zasadzie, na takiej zasadzie, że wiesz, Clark Kent zdejmuje okulary, o, Superman, nie? No to wiadomo, że to jest żadna maska, ale jeżeli chodzi o koncepcję i tak dalej, no to pasowało mi jak najbardziej. No tak, z tymi łóżkami i tak dalej, to jasne. Za strój Batmana super, zastanawiałem się tylko, co to są za druty na tym przedramieniu. Myślałem, a prawda? Jak jakieś strzałki uzasadnione, czy coś takiego? Ale no nie było pokazane, może po prostu taka koncepcja. Może. A może było coś w scenach niewykorzystanych, tak naprawdę. Może. Mi się bardzo podobał pomysł na strój Riddlera, który też częściowo był wytłumaczony w trakcie filmu, że to są takie rzeczy, które możesz kupić. Tak. Że ta maska właśnie, bo to jest na mróz, prawda? Wojskowa. Tak, to jest ta maska, znaczy niekoniecznie nawet wojskowa, ale ogólnie to jest ta maska, która jeżeli są temperatury przy minus 50, no to możesz sobie coś takiego założyć. No to powodzenia zresztą, że ważnych rzeczy życiowych, jak masz minus 50. Natomiast tak, to w tych kostiumach mi się podobało, to jak Pingwin wyglądał. Bardzo mi się podobało też to, że Carmine Falcone chodził cały czas w okularach. Też budowało taką postać Jaruzelskiego. Trochę tak, takiego kreta. Tak, dokładnie. Więc tutaj nie mam się co przyczepić. I tak samo do scenografii. Bardzo fajna Bad Jaskinia. Fajnie, że to trochę inne podejście do Bad Jaskini było. Tak, też mi się podobało. I te w ogóle wszystkie wnętrza, wiadomo, klub dobrze zrobiony, natomiast to, gdzie Wayne mieszkał, tak jakby mieszkał w kościele, nie? W takiej wieży gotyckiego kościoła. Tak. A potem się okazało, że na dole tego kościoła jest cmentarz. Miałem taki problem, że chyba znaleźli jedną lokację. I czy kręcili jakąś scenę na cmentarzu, czy to, gdzie on mieszka, to było jedno miejsce, tak naprawdę. Ja nie zwróciłem na to uwagi. Ale to oczywiście w żartach mówię, bo to po prostu było spójne i pasowało do siebie. To oczywiście na wyrost mówię. I co? Myślę, że możemy przejść do spoilerowej recenzji, gdzie nie będziemy musieli się hamować. Jak najbardziej, jestem za. Myślę, że kto oglądał w końcu. Spokojnie może przesłuchać, jak to nie oglądał, no to niech to nadrobi. Czym prędzej, bo warto tak po prostu. No i warto w kinie, nie? Bo oczywiście. Na początku poszedłem na zwykły seans, w sensie na zwykłe 2D, tak to nazwijmy, bo zależało mi na tym, żeby nie było dużo osób. No bo wiadomo, nie lubię ludzi w kinie. Tak samo. Naprawdę. Natomiast po tym, jak była scena z Batmobilem, która była tak ekstremalnie zwierzęca, jak on po prostu wychodził z piekła i się budził, to uznałem, tak, że no chciałbym to jednak w IMAX-ie usłyszeć, jak on ryczy. I to był główny motyw, czemu chciałem iść do IMAX-a, żeby usłyszeć, jak ryczy Batmobil na lepszych głośnikach. No to ja celem uniknięcia ludzi poszedłem na Dolby Atmos i byłem zdumiony, jak mi powiedziałeś, że tam tylko dwie sceny były zaprogramowane pod to. No, ale to ogólnie z Atmosem jest do dupy, że nie wie, jakby zmiksowanie pod Atmos też jest na pewno trudniejsze, ale fakt faktem, pamiętam, że pierwszy film z Atmosem, na którym byłem, to była któraś Planeta Małp i na początku była taka scena, że pada deszcz i było tak, wow, ale kosmiczny dźwięk i później nie było żadnej. No, ale to musi być właśnie dobrze zmasterowane. Ja po prostu było głośno. Wydaje mi się, że może rzeczywiście kojarzę te dwie sceny, w których mogło to być, poza tą demówką na początku. Mm-hmm.
ale chcąc uniknąć właśnie tłumów, poszedłem na Dolby Atmos, uniknąłem IMAX-a, bo były tłumy. I tak jak ty mówiłeś, że film ci się nie dłużył, tak mi się również nie dłużył i nawet chętnie poszedłbym drugi raz, co u mnie się zdarza bardzo rzadko. Ekstremalnie rzadko, żeby iść do film po premierze dwukrotnie, to naprawdę. A na czym byłeś? Więcej niż raz? Nawet w tej chwili nie przypomnę sobie. Nawet nie wiem, pewnie na czymś od Marvela. Ja byłem na Gwiezdnych Wojnach chyba. Czekaj, bo byłem, sam byłem, raz byłem, potem kumpel nie widział, to poszliśmy z moimi rodzicami, z rodzicami mojej dziewczyny. No, dużo razy byłem na Gwiezdnych Wojnach. Na tym Przebudzeniu ja Mocy. Nawet sobie nie przypomnę. Więc zdarza się to ekstremalnie rzadko, a tutaj chętnie bym się wybrał drugi raz, może właśnie tym razem na IMAX-a. No, liczę, że dość szybko się pojawi też w jakichś streamingach, to znaczy może dobra, nie liczę aż tak bardzo, ale to jest jeden z tych filmów, który na pewno będę chciał rozważyć na Blu-rayu, tylko po to, żeby obejrzeć go z komentarzem reżysera. Bo pewnie będzie tam dużo rzeczy, których nie zauważyłem, a które dużo dadzą takich smaczków, nie? No i to masz takie w sumie kolejne doświadczenie. No, to prawda. Chociaż jeden z filmów, których naprawdę nie polecam do oglądania z komentarzem reżysera, to jest Zemsta Sithów. Tam jest George Lucas od efektów specjalnych i chyba operator. I oni są tak zajarani podczas tej pierwszej sceny, jak jest ta walka w kosmosie, nie? No i tu w ogóle 60 osób nad tym pracowało, a tutaj daliśmy Artu, który leci w kosmosie i to jest taki smaczek tylko dla nas, ale ludzie też go zauważyli i to było ekstra. George Lucas, no i dużo tu się dzieje, tak, no, podoba. Najgorszy komentarz. O, tak mu się nie chciało mówić w tym komentarzu. Wracając do Batmana, oczywiście mieliśmy o tym mroku powiedzieć na początku, bo chodzi ci już o tą jakby drugą scenę, tak? Bo pierwsza jest jak Riddler się pojawia, a druga to jest jak o, jestem zwierzęciem nocy. Tak, i to było właśnie. I na początku to myślałem, że co jest, nie? Tam wiesz, Tool jest narzędziem, znaczy strach jest narzędziem, I am the vengeance, nie? I wiesz, kiedy mówią, że chowam się w mroku, to ja jestem mrokiem, no to w ogóle nie, przeginka, nie? Ale później zostało to, że tak powiem, zrównoważone. Tu ewidentnie widać, że to jest taki właśnie Batman na początku swojej kariery, kiedy sam jest zajarany na bycie Batmanem, bo to jest dla niego coś nowego i ciągle, wiesz, jak cytując, parafrazując z Kapitana Bomby, czy tam z Walaszka, że od dawna jesteś tym Batmanem? Od niedawna, ale zajebiście się wkręciłem. No i to widać, że on taki wkręcony w to batmanowanie jest, nie? Tak, kiedy ale nawet ta scena z Alfredem, kiedy rozmawiają, że on to w sumie w dupie ma tą firmę i to dziedzictwo, on teraz to w ogóle... Teraz robi Batman. Na nowo dziedzictwo, no. Tak, on jest Batmanem, a nie tam jakimś Bruce'em Wayne'em, nie? No, to prawda, ale też fajne jest jakby, że jest w ogóle ewolucja bohatera tutaj, nie? Że zaczynasz właśnie od takiej mroku i ciemności, a kończy się praktycznie niesieniem pochodni i staniem się jakby bohaterem dla innych, nie? Żeby się ciebie nie bali. Co też no tak, wydaje tak. mi się, że na początku jest trochę jakby sygnalizowane, jak ten, którego ten gang chciał pobić, leży pod tą kratą i mówi, żeby nie robił mu krzywdy, nie? Tak. Bo też nie wiedział, czego się może spodziewać. Tak, no, że przyszedł jakiś kolejny. To jest... I to bardzo fajnie mi się zgrało właśnie, że tak naprawdę ten Batman się jakoś zmienia. Nie na takiej zasadzie Dragon Ballowej, że na początku jest silny, a na końcu jest silniejszy. Tak. Tylko, że na początku jakby gubi się w tej przemocy. A później zaczyna to trochę wypoziomowywać. Nie żeby było mniej tej przemocy, bo przecież to jaki łomot on im spuszcza. Tak, ja wiem, o co chodzi. No, przechodzi gość pewną drogę po prostu. Mm-hmm. No to zawsze i... miło, nie? Jak coś takiego jest w filmie. Okay. No jasne, że tak. Tak. To mi się podobało, co mi ten... O, i powiem ci, że bardzo miłym odcięciem dla mnie, jak mówiliśmy właśnie o high-tech ninja i tak dalej, to były takie dla mnie skojarzenia trochę z Jamesem Bondem, nie? Gadżety i tak dalej. I no. Kończy się tym, że ha, panie Bond, pojmałem pana i jest tak. Walka z bossem na końcu
i koniec. Natomiast tutaj ten główny boss zostaje pod koniec filmu, no w tym takim momencie jakby kulminacyjnym, złapany, ale jego plan i tak zostaje wdrożony, bo i tak był mądrzejszy. I jakby tą sceną końcową jest poradzenie sobie z tym, co spowodowało niezłapanie go wcześniej na przykład, nie? Co zostało? Tak, no. To jest ten Bond, w którym Bond w ostatniej sekundzie nie rozbroił jednak bomby. Tak, tak, dokładnie, że ta bomba i tak wybuchła i trzeba sobie z tym poradzić. Plus ja nie wiem jak ty, ale ja tu widziałem drugie dno, że jakby już jesteśmy w części spoilerowej, więc on za bardzo się przejął tym, że jego tożsamość została odblokowana, została rozkminiona przed Riddlera i on bardzo jechał w tę stronę i dlatego jakby... No jakby zapomniał o reszcie, przysłoniło, nie? Przysłoniło mu to trochę resztę, bo się za bardzo wystraszył i to też jest właśnie ten taki trochę Batman nowicjusz i dopiero gdy się okazało, że to jednak nie chodzi o to, że jednak nie zna jego tożsamości, no to już było za późno. A on za dużo energii włożył w to właśnie. Więc to też było moim zdaniem bardzo spoko przedstawione i zrealizowane. Tak. Jak najbardziej. Podoba mi się też, może w pewien sposób nazwijmy to złamaniem czwartej ściany, że jak sobie teraz wejdziesz na stronę tą z filmu Rata Allada. Tak, tak, to ona powinna działać. Działa i ona ma w sobie trzy zagadki i jak je rozwiążesz, to dostajesz dostęp do filmu. Wiadomo, nie Batmana, tylko takiego z Riddlera. No. Nieźle. To właśnie była głównie ta scena po napisach, że wyświetliło się tą czcionką Riddlera, jakby napisał goodbye i mignął na ułamek sekundy właśnie link do tej strony. To była cała scena po napisach. Wspaniale. Więc nie warto. Więc dlatego domyśliłem się, że ta strona działa, bo jeszcze na końcu mignęła. No widzisz. Jejku. Najlepsza scena w napisach chyba do tej pory to jest... Widziałeś Teen Titans Go, film kinowy? Czyli nie, jeszcze nie. Teen Titans Go to the Movies? To tam jest super scena, jak film się kończy. Zachwycony nią jestem. To cię nie będę spoilerował, bo jest super zabawna. Z Deadpoola była fajna, no bo była pięknie dobrana piosenka Cher i to cofanie się w czasie. Tak. Na przestrzeni filmu, więc po prostu była fajnie skonstruowana, bo była przemyślana. Tak. Tak, miła odmiana. Dobra, no, wracając. Tak, wracając do samych tych. Fajne podejście do Pingwina, do zrobienia takiego Kingpina trochę z niego, nie? Czyli bardzo zbliżonej do komiksowego pierwowzoru. Mimo, że chyba pierwszy raz jest tak duży. Tak. Ale i tak spoko wygląda. Ten nos miał taki przerażający. I faktycznie. Tak, i w jednym momencie był pingwinem. Kiedy? Jak go skuli i zostawili? Tak, no to on szedł jak pingwin wtedy, tak właśnie, wiesz, nóżka za nóżką i tak dalej. Nie wiem, czy to było przemyślane, czy tak wyszło, ale wyszło super, zdecydowanie. Tak, i to jest właśnie też taka postać, która trochę tej humorystyki wprowadza, bo on jest takim, ma tą specyficzną mowę i tak raz wydaje się współpracować, raz wydaje się być tym gangusem gdy rzucił tym tekstem, oni tam się zastanawiali właśnie nad tą zagadką, tym latającym szczurem, a on ich tam wyśmiał z tego hiszpańskiego, że nie znają i największy detektyw na świecie i w ogóle wiesz. No to prawda, on mi się bardzo kojarzył w ogóle z takim klimatem takich włoskich gangsterów jak z Chłopaków z Ferajny czy z Ojca Chrzestnego. Niektórych tak, oczywiście. Tak, trochę tak. I trochę jak Pesci właśnie w tym. Dokładnie, dokładnie. I jestem ciekaw, bo HBO Max już zapowiedziało serial właśnie, który ma być spin-offem, gdzie jakby nacisk fabularny, oś fabularna ma być ciśnięta na Pingwina. I tam jako reżyser Batmana ma być, jako chyba producent czy jakiś tam współwykonawca, no ma w każdym razie maczać w tym palce, więc jestem ciekaw, jak to pociągną, bo potencjał jest naprawdę fajny. To chyba trochę jak z Peacemakerem, nie? Że też był film no. I później serial jakby, którego jeszcze nie obejrzałem. A ty już obejrzałeś? Częściowo, ale też posiłkuję się opiniami i ocenami, że daje radę. Okej. Okay. No widzisz, to też się przymierzam, no a teraz mam możliwość, nie? Skoro jest HBO Max w Polsce. Tak czy siak, to było to z tym. Selina Kyle bardzo spoko. W ogóle czarne aktorki mają bardzo długą tradycję grania
kobiet kot, prawda? No. Już trzecia. Tak? Tak. Trzecia, tak, bo jeszcze Erta Kit w tym, w oryginalnym serialu z Batmana. Natomiast Zoe Kravitz już wcześniej grała kobietę kot. A to tego nie widziałem. Podkładała głos pod kobietę kot w filmie Lego Batman. Klimatem się trochę różni, natomiast wyszło świetnie. Doceniam. Tak, jest ok, bo czuć chemię pomiędzy nimi. Tak. Natomiast jeszcze coś o niej chciałeś? Nie. Halo. Ja cię cały czas słyszę. Dobra, a ja cię nie słyszałem. Okej, okay, nic ja nie chciałem się, dalej. Nie. I mów dalej. Dobra, ja chciałem powiedzieć o Andym Serkisie, bo naprawdę świetnie moim zdaniem tego Alfreda zagrał. Aha. Raz, że no ten brytyjski akcent, dwa, że on tutaj nie był tym takim Alfredem w stylu co pani czuje na obiad, tylko masz tu makaron i żrej. No, taka ziemia jeden, nie? Teraz miał chyba... Tak, dokładnie. Jak ten Alfred R. Fuan. Ja bym się nie zdziwił, jakby tam w szufladzie jakiś obrzyn albo shotgun leżał, nie? Schowany. Nawiązuje do tej współpracy z wywiadem w dawnych latach. No, wiesz, rozwala te szyfry na kartce papieru, jakby sobie tam krzyżóweczkę robił. To taki Alfred z jajami, nie? I bardzo mi się podobała ta kreacja. Jak najbardziej też na plus. Tak. Myślę, że to też jest taka kreacja wprowadzająca, że jeśli będzie druga część, to też może być bardzo ciekawa postać tam, nie? Z większą rolą. Tak, bo tutaj ta rola nie była jakoś szczególnie duża. No, bo była ważna dla rozwoju postaci, natomiast jakby widać w niej taki potencjał i że scenariuszowo można by o nim znacznie więcej napisać, ale też w sumie cieszę się, że nie było więcej o nim, bo to nie o nim ten film. Tak, w ogóle fajne było to, że nie było tego, wiesz, pół godziny ględzenia i smęcenia. O, właśnie, i wiesz, czego jeszcze... Rodzice i tak, jeszcze właśnie. Jakby po prostu ten naszyjnik z pereł, to już w ogóle do pożygu, to widzieliśmy tyle raz, że naprawdę więcej nie trzeba i fajnie, że tutaj jakby ograniczono do takiego niezbędnego minimum i... No, dokładnie. Dalej, no, nie oszukuj się, że nie wiesz, kim jest Batman. To nie, no, nie musimy o tym mówić, nie? Tego nie było właśnie kretyńskiego originu, nie wiadomo po co kolejny raz, żeby to odświeżać, tylko od razu jakby no przechodzimy do tego, że jest ten Batman, część osób chyba jeszcze w niego nie wierzy, a część osób w ogóle się go boi, to co w sumie dość ważną rzeczą dla Batmana jest, ale świetnie się jakby wpisywało w tym filmie. I czekaj, o czym... O, właśnie. Jak mu wspomniałem, że następny film ewentualny, no to chyba to Jokera mieliśmy, nie? Tam. Tak, tylko ja się cały czas zastanawiam i do dzisiaj nie wiem, czy to był jakby, wiesz, gość w psychiatryku, który zostanie dopiero Jokerem, czy Joker, który już nim jest i siedzi, bo to trochę za wcześnie wydawałoby mi się, żeby, wiesz, on już był Jokerem i siedział dopiero w drugim roku działalności Batmana. Wydaje mi się, że to jest gość, który gdzieś tam wyjdzie z tego psychiatryka, czy ucieknie i dopiero cały proces jokeryzacji przed nim. No być może, ale to też mieliśmy coś, co mogło wyglądać, jakby Batman miał dostęp do Venoma, nie? Tak, i to było tak niepotrzebne. Ale ciekawe. No tak, ale wiesz, to znów, jeżeli to był Venom, no to za wcześnie, bo to dopiero 2 lata działalności i już ma Venoma, no to tak trochę lipa, gdzie tam, wiesz, Bane i tak dalej, cała ta reszta, to wyglądałoby na to, że nie wiem, jest to jakiś tam booster, który sam opracował i może gdzieś tam to zostanie przechwycone, przejęte, może gdzieś... Może. Nie wiem. Bo zgubi i sobie na podstawie tego znajdą i opracują Venoma, którego później Bane będzie łykał. No nie wiem, ale wydawało mi się to takie niepotrzebne, no bo co on tam dostał z shotguna w klatę, upadł, nie mógł wstać, wstrzyknął sobie Venoma, to wstał i przy okazji zmasakrował chłopu mordę, bo od Venoma był agresywny. I to wszystko trwało tak 30 sekund, ale było no niepotrzebne. Ja bym zostawił, że dobra, dostał w klatę, upadł, ale wstał i pokonał kolesia. To było niepotrzebne, bo też nie niosło za sobą nic dalej. No dobra, wziął jakiś środek, który spowodował, że był agresywny, a za pół minuty już totalnie się działy inne rzeczy i o tym zapomnieliśmy. No i prąd go kopnął. To była taka wstawka na siłę, na zasadzie, o, to też było z komiksu, nie? Mhm. Ale też sama końcówka jest trochę jak z komiksu, nie? Trochę jakbyśmy wprowadzali Batman Kataklizm i Batman... jakże cudowną serię, No Man's Land, że tam Gwardia Narodowa w drodze tak. O problemy i tak dalej.
Tak. Bane też się tam przewijał, więc. Tak, aczkolwiek to już nie było aż tak bardzo. A no nie tak prosto w twarz, nie? Powiedziane. Tak, dokładnie. Natomiast z tym Venomem, no to moim zdaniem była jedna rzecz, która była tak naprawdę moim zdaniem niepotrzebna. Natomiast cała reszta to pięknie siadła. Też mam podobne wrażenie, chociaż nie uważam, że było to aż tak niepotrzebne. Po prostu może my, znając Venoma, bardziej na to zwróciliśmy uwagę? Tak bym to może określił, a tak to po prostu dla wielu ludzi, a jakąś adrenalinę sobie wstrzyknął, nie? Na przykład. Czy coś takiego. Chociaż to jakby sugeruje, że ma w kostiumie coś, co ma przeznaczenie do rozprowadzania środka podskórnie. Tak. To już gadżet. Jakiś wędląd wbudowany. Bo to było gniazdo normalnie. No tak właśnie, bo otworzył gniazdo, co jakby też pokazuje, że trochę bez sensu jakby sobie wbił w kostium, natomiast nóż by go nie spenetrował, nie? No tak. To wiesz, ale co, ma laboratorium do robienia takich rzeczy, drugi rok działalności, no Luciusa Foxa pewnie tam jeszcze nie ma i to takie, wiesz, pytania, które właśnie zadają sobie takie nerdy jak my, które za bardzo siedzą w tym środowisku, bo jeżeli ktoś tam, powiedzmy, wie, kim jest Batman, ale nie siedzi w komiksach, obejrzy i nawet nie będzie się zastanawiał, pomyśli sobie tak, ty, a może jakieś tam adrenalinę sobie wstrzyknął, nie? No może. Chociaż z drugiej strony też moglibyśmy rozkminiać, skąd ma ten... Te soczewki. Soczewki czy ten kostium. To nie jest rzecz, którą sobie zrobisz po godzinach w garażu, nie? Dokładnie, jak Riddler swoją maskę. No właśnie, którą wystarczy pomalować. Tak. To zdecydowanie. On chyba nawet jej nie malował, nie? Ona była chyba tylko... Nie, fabrycznie chyba taka fabrycznie była. Zielona, nie? On tylko ten taki znak zapytania z tymi antenkami miał tam dorysowany. I też to jako swoje logo, nazwijmy to, no nie wiem. Co tu mogę powiedzieć? A, ten element humorystyczny. No przy tych rzeczach jak Gordon też super, bardzo mi się podobał. Taki zmęczony glina, który już ma serdecznie dość tego miasta i tylko brakowało mi, wiesz, danego Glovera, że jestem za stary na to gówno. Tak, dokładnie. To było to. I taki, wiesz, ostatni sprawiedliwy, który, wiesz, nie bierze w łapę jak reszta i najchętniej to by to wszystko rzucił w cholerę i wyjechał w Bieszczady. Tak, dokładnie. I wiesz, i to jak że tam w drive, nie? This guy is hilarious. Nie? Czy jak wchodzą do sierocińca i Batman mówi bez broni, chyba ty. Tak, dokładnie. To też była fajna bardzo relacja, chociaż też przez chwilę myślałem, że to kurde, no trochę za szybko, tak? 2 lata, tam nawet on wspomina, że znamy się 2 lata i nic o tobie nie wiem, co by wskazywało, że z jednej strony to właśnie Batman jest taki nieznany, że go nie ufają, uważają go za dziwaka, w ogóle chłop się przebiera w taki strój, nie wiadomo po której stronie, czy jeszcze po naszej, czy nie, ale wiesz, no już jest Batsygnał i z Gordonem są ziomeczkami, więc tak trochę też za szybko jak na drugi rok działalności, czy nawet trzeci, bo to chyba nawet był, powiedzmy, koniec drugiego roku, powiedzmy, przełom drugiego i trzeciego, to momentami myślałem, że za szybko, ale te sceny były tak nagrane i ta chemia między tymi postaciami tak wypływała z ekranu, że przestałem na to zwracać uwagę, po prostu było świetnie ze sobą, świetnie byli zgrali ze sobą. Bardzo bym się chciał trzymać tej logiki, że wiesz, 2 lata to tam za szybko na pewne rzeczy, ale jak sobie się to odrzuci, to naprawdę jest to wszystko świetnie zrealizowane. Tak. Więc co, chyba możemy przejść do podsumowania. Podsumujemy tak, jak zaczęliśmy. Bardzo fajne, idźcie do kina. Tak, bo warto, po prostu. No jest naprawdę dobry Batman. Moim zdaniem... wiadomo, Batman 89 to jest osobna półka i osobna liga. Tego już nie przebije nic w moim guście, w moim mniemaniu, ale to jest naprawdę świetny Batman. Batman, jakiego jeszcze nie było i pod wieloma względami najlepszy Batman. Tak, i to właśnie to jest trochę zastanawiające, że to jest po tylu latach świeże podejście do Batmana i aż się możemy zastanawiać, dlaczego do tej pory nikt nie zrobił tego w ten sposób. No właśnie. Bo wiadomo, no Nolan miał trochę inną koncepcję, trochę inną wizję, natomiast tam każdy z tych 3 filmów był troszeczkę inny. Znaczy, no Batman był ten sam, ale nacisk na inne aspekty był może trochę położony w każdej z tych 3 części. Natomiast tutaj mamy coś zupełnie innego i też można zadać sobie pytanie, dlaczego tak późno? No tak, dokładnie.
Dobra, no to to jest nasze podsumowanie. Idźcie do kina, bo warto. Zobaczcie sobie Batmana. Jak uznacie, że nie wysiedzicie, to nie idźcie do kina. Jeśli macie problemy ze światłem, to nie wiem, czy powinniście iść do kina, to skonsultujcie się z kimś, kto się zna na tym medycznie, bo faktycznie te migające światła tam, no to jest rzeźnia. Świetny pomysł, natomiast być może niebezpieczny. Tak, no i wydaje mi się, że może trochę mało powiedzieliśmy o samym Pattinsonie, natomiast tutaj w roli Batmana świetny. Chcę, żeby to wybrzmiało, żeby to padło, jest naprawdę świetnym Batmanem. Mhm. Dobra. No i na tym... Aktorem jest wybitnym, gdyby każdy miał wątpliwości, to polecam obejrzeć The Lighthouse. No tak, dokładnie. Ale tutaj naprawdę dał radę i jest bardzo dobrym Batmanem. Dokładnie. I na tym kończymy ten odcinek. Jesteśmy w kontakcie. Do usłyszenia. Do następnego. Cześć.